Hej, z tej strony Hukel. W tym filmie przygotowałem dla was 11 porad ode mnie w Genshinie. Będą to jakieś triki, albo rzeczy, o których ludzie często zapominają. Niektóre będą ważne, inne mniej, ale starałem się, aby każdy punkt był jakoś użyteczny. Oczywiście, jeśli wam się spodoba, możecie zostawić suba, lajka, komentarz. Was to nic nie kosztuje, a mnie to naprawdę motywuje do tworzenia większej ilości filmów. Nie przedłużając, zapraszam do filmu. Pierwszą rzeczą, którą dla was przygotowałem, jest anulowanie animacji w Crafting Table. Może jest to dosyć błaha rzecz i zaoszczędzi nam tak naprawdę tylko kilka sekund, ale jeśli używacie Crafting Table bardzo dużo, to ta animacja może wydawać się coraz dłuższa. Albo na przykład jak codziennie zamieniacie swój resin na condensed resin. Jeśli się to codziennie robi, to można sobie to lekko przyspieszyć, klikając Escape w momencie, kiedy animacja craftowania trwa. Jest to może mało przydatne dla niektórych, ale osobiście jest to dla mnie naprawdę przyjemne, że nie muszę oglądać tej animacji po raz kilkasetny, tyle razy, ile robię Condensed Resin codziennie. Kolejną rzeczą, o której dużo graczy zapomina, w tym nawet ja, jest to, że niektórzy nie robią domainów za primogemy. Jak widać, też trochę ich nie mam zrobionych, ale staram się nadganiać. Na przykład są domainy, które mogą nam dać primogemy. Na przykład taki tutaj w Liyue, go akurat nie ukończyłem, ale za zrobienie takowego jeden raz może się dostać nawet spoko nagrody w tym primogemy. Na przykład ten. Możemy tutaj dostać 40 primogemów, trochę expa, Dendro Sigile, jakiś artefakt, książki z Expem i more. Mowy jest ich trochę dużo na mapie, ale myślę, że lepiej to zrobić chociażby dla tych 40 primogemów. Mowy nie jest to zbyt dużo, ale w niektórych momentach to naprawdę może nam zaoszczędzić trochę wifowania na postacie, które chcemy. Kolejną rzeczą, którą dla was przygotowałem, jest dodżowanie ultem pięciogwiazdkowych postaci. Działa to w ten sposób, że kiedy widzimy, że przeciwnik używa jakiegoś mocnego ataku i mamy gotowego bursta, możemy go użyć, aby uniknąć tego mocnego ataku. W tym momencie wykorzystujemy mechanikę, podczas której, gdy pięciogwiazdkową postacią zultujemy, pokazuje nam się animacja i podczas tej animacji nie możemy dostać żadnego knockbacku ani obrażeń. Jest to bardzo przydatne, kiedy walczymy na przykład z jakimś lawa czurlem, ale czasem to nie działa w równych weekly bossach. Jak przeciwnicy używają na przykład Scara Move, jego finalny atak, raczej nie możemy go zdodżować, bo i tak nasza postać umrze. Więc ja bym raczej używał tego triku w Spiral Abyssie, albo w jakichś innych walkach, które zbytnio nie są weekly bossami. Na czwartym punkcie przygotowałem dla was coś związane ze Sotuą. Kiedy chcecie się wyhealować, czy uleczyć przy użyciu statuły 7, nie musicie wcale wchodzić w dialog z nią. Nie musicie wchodzić w ten ekran leczenia sojuszników. Wystarczy do niej podejść, poczekać chwilę i cały wasz team zostanie uleczony po jakimś czasie. Może to wam zaoszczędzić trochę czasu, bo nie będziecie musieli wchodzić w dialog. Kolejnym trikiem jest swobodne spadanie, po czym plunge'owanie atakiem. Mamy czasem takie momenty, gdzie musimy na przykład spaść gdzieś. Jesteśmy bardzo wysoko, gdzieś tam lecimy, ale jesteśmy już na wyznaczonym miejscu, ale jesteśmy bardzo wysoko nad ziemią. W takim momencie, zamiast od razu klikać plunge'a, po prostu możemy spadać swobodnie i kliknąć plunge'a tuf nad ziemią. Zaoszczędzi nam to trochę życia, bo jeśli byśmy używali ataku spadającego od samego początku, nasza postać by dostała dosyć duże obrażenia, albo nawet umarła. Ale używając techniki swobodnego spadania i plunge'owania od razu nad ziemią, nie dostaniemy obrażeń. Jest to dosyć przydatne, szczególnie gdy eksplorujemy miejsca, gdzie są jakieś góry, na przykład Liyue. Kolejną rzeczą, którą mam zapisano, jest prefarmowanie. Prefarmienie
to jest naprawdę coś bardzo przydatnego. Robi to się w momencie, kiedy na przykład mamy gwaranta i wiemy, że będziemy już switchować na jakąś postać. Jeśli jesteśmy pewni tego, że ją dostaniemy, możemy zacząć już na nią farmić przed tym, jak ją dostaniemy. Zaoszczędzi nam to naprawdę bardzo dużo czasu, ponieważ będziemy mogli tą postać ulepszyć od razu, kiedy ją dostaniemy. Następną rzeczą jest otwieranie skrzynek albo robienie challenge'y od razu, kiedy je widzimy. Dużo osób robi tak, że idą sobie gdzieś po mapie, na przykład idą zrobić jakiegoś questa albo jakąś komisję, widzą jakąś skrzynkę albo jakiś challenge i kompletnie je omijają, bo nie chcą marnować czasu albo po prostu im się nie chce robić jakiegoś challenge'u. Jest to według mnie naprawdę ogromny błąd. Według mnie, zawsze kiedy widzimy jakąś zamkniętą skrzynkę albo jakiś challenge, powinniśmy od razu go pójść zrobić, nawet jeśli idziemy zrobić coś innego. Może to nam naprawdę zaoszczędzić później trochę czasu, podczas kiedy będziemy robić eksplorację. Nie będziemy musieli szukać tej ostatniej skrzynki, bo już będziemy ją mieli zrobioną wcześniej. Może to chce nam trochę zwiększyć liczbę primogemów. Niestety, primogemy ze skrzynek no nie są zbytnio dużą ilością, ale zawsze warto. Na 8 miejscu mam może trochę kontrowersyjny albo niemiły punkt, ale jest to niewpuszczanie randomowych osób na świat. No, może być to trochę niemiłe i z tym się zgadzam, ale na przykład jak wpuścimy jakąś osobę, której kompletnie nie znamy na nasz świat, napiszmy na czacie, że potrzebuje jakichś kwiatków. Skąd wiecie, że ta osoba potrzebuje tylko kwiatków? Może dojść do momentu, w którym ktoś wam napisze, że potrzebuje tylko jakiegoś zwykłego kwiatka, ale tak naprawdę będzie wam zabierać więcej materiałów ze waszego świata i po prostu będzie was wykorzystywać. Często tak jest na przykład przy zbieraniu Crystal Core'ów, że wpuściliśmy kogoś na świat, powiedział, że chce zebrać sobie kilka kwiatków, pozwoliliśmy mu na to, a potem się okazuje, że nie mamy żadnych motylów na mapie. Jest to naprawdę dosyć wkurwiające i w razie takich wypadków raczej bym nie wpuszczał osób, których nie znamy na nasz świat. Oczywiście, jeśli kogoś znamy, mamy jakiegoś przyjaciela, któremu ufamy, to możemy mu go wpuścić na świat, jeśli wiemy, że zabierze tylko to, co potrzebuje. 9 punkt mowy jest trochę mniej użyteczny, ale na pewno warto go wiedzieć. Jest to skipowanie czasu, gdy pada. Ponieważ kiedy na przykład pada i nam to się nie podoba, bo na przykład mamy team, który nie jest z Hydro, może nam to zepsuć reakcję. Albo jak walczymy z Cryo przeciwnikami i pada, to ciągle będziemy zamrożeni. W takich wypadkach, aby zmienić pogodę, wystarczy po prostu przeskipować czas. Jeśli pada, możecie sobie na zegaru zmienić trochę waszą godzinę w świecie i po jakimś czasie nie przestanie padać. Ludzie bardzo często mnie pytają: hej Hukel, skąd ty masz tyle primogemów? Hej Hukel, jak dostać więcej primogemów? I teraz wam powiem, skąd mam tyle primogemów. Oczywiście nie jest to ze względu na mój blessing, którego ciągle mam, tylko na to, że robię eventy. Bo na 10 punkcie mamy to, że robienie eventów jest według mnie naprawdę najlepszym źródłem primogemów. Naprawdę, robiąc eventy, dostajemy naprawdę bardzo dużo nagród i bardzo dużo primogemów. Ludzie często robią tak, że na przykład jak jakimś event im się nie podoba, to po prostu go skipują. Co jest wielkim błędem, bo skipując ten event, skipujecie też primogemy i nagrody, które możecie za ten event dostać. Więc bądźcie pewni, że zawsze kiedy robicie event, dostać chociaż z tego eventu wszystkie primogemy. A jeśli jesteście trochę bardziej ambitni, żeby dostać z niego wszystkie nagrody możliwe. I jako ostatni punkt, według mnie też najważniejszy, najlepszy i w ogóle najprzydatniejszy ze wszystkich, które powiedziałem w tym filmie. No, mowy oprócz robienia eventów. Ale kontynuując, jest to respienie bossa, ale dajcie mi wytłumaczyć, o co chodzi. Załóżmy, wyrobimy sobie jakiegoś bossa, nie wiem, Pyro Regis Vaina, albo Cryo Kostkę.
Zabiliśmy już tego bossa, ale potrzebujemy go zabić jeszcze kilka razy, bo farmimy na Iule. To możecie w tym momencie poczekać, po prostu sobie odpalić waszego Adventure Booka, wejść do Enemies i będziecie mieli tutaj od razu cooldown pokazany tego bossa. Więc na przykład załóżmy, że będziemy bić magu Kenki. Zabijemy go i pojawi nam się tutaj timer, za ile on się zrespi. Kiedy boss się już powinien zrespić, a my ciągle jesteśmy na jego polu bitwy, on się nie pojawi. Normalnie byśmy musieli pójść gdzieś do jakiegoś dalekiego waypointa i dopiero potem znowu wrócić na miejsce tego bossa. Jest to naprawdę czasochłonne, że musimy ciągle chodzić w tej wewte, żeby zabić tego bossa. W dodatku, jeśli musimy go zabić kilka razy, bo na kogoś farmimy. Ale mam dla was teraz bardzo przydatny trik. Kiedy zabijecie bossa i skończy się jego timer respawnu, to zamiast iść do jakiegoś dalekiego waypointa i wracać do bossa, aby się on zrespił, możecie zrobić coś innego. Możecie wejść w eventy, wejść w test runa, możecie wejść do domainu, w którym jest test run, nawet musicie to zrobić. Wtedy, jak jesteście już w test runie, możecie z niego wyjść i jak was zrespi na polu bitwy, to ten boss od razu będzie zrespiony. Więc tak naprawdę nie musicie iść do żadnego dalekiego waypointu, aby ten boss się ponownie zrespił, tylko wystarczy wejść w charakter triala i z niego wyjść i boss będzie od razu zrespiony. Naprawdę, ten trik jest dla mnie chyba najbardziej przydatny. Kiedy się o nim dowiedziałem, naprawdę moje granie w Genshina się o niebo poprawiło. Nie musiałem latać po całej mapie, aby zabić kilka razy jednego bossa. Tylko wystarczyło wejść w trial i z niego wyjść, aby boss się zrespił. Okej, to byłby koniec. Lecz nie zamykajcie jeszcze tego filmu, bo mam kilka ważnych ogłoszeń parafialnych. Ponieważ w środę, czyli dla was jutro, o godzinie 14 planuję streama. Robię go, ponieważ czułem się trochę źle z tym, że nie mogłem stawiać filmów przez jakiś czas. Będzie to mój pierwszy stream na YouTubie, więc jeśli chcecie pogadać na żywo albo zadać jakieś pytanie, to serdecznie zapraszam. Jeśli stream dobrze pójdzie, to może w przyszłości będzie ich więcej. Zakładam też Twittera, czy może teraz Xa, na którym będą powiadomienia o nadchodzących streamach. Będę też tam tworzyć równe wpisy spoza kanału, więc jeśli chcecie śledzić mnie na jakimś innym forum niż YouTube, to możecie mnie tam zafollowować. Powtarzam też, że jeśli film wam się spodobał, możecie zostawić lajka, suba i komentarz. Chciałem też podziękować Tamowe, która trochę mi pomogła w wytworzeniu tego filmu. Link do Twittera znajdziecie w opisie i do usłyszenia. Mam nadzieję, że na nadchodzącym streamie.